Znamy laureatów 8. konkursu imienia Stanisława Witkiewicza, w którym nagradzane są najpiękniejsze budynki w Małopolsce. Kolej to coraz częściej wybierany środek transportu w naszym regionie, a w Nowym Sączu powstaje nowoczesny tabor. Niebanalna bryła, ciekawe rozwiązania architektoniczne, doskonałe wpisanie w zastaną przestrzeń, połączenie estetyki z funkcjonalnością. To wyróżnia budynki nagrodzone w konkursie imienia Stanisława Witkiewicza od 16 lat ogłaszanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Samorządy są już dojrzałe. Tych co najmniej 25 lat samorządu wykazało, że jest konieczność zmian w architekturze. Niestety lata 70., lata ubiegłe, to są lata, gdzie architektura została zubożona. 16 lat temu powiedzieliśmy twardo nie. Przestrzeń, krajobraz musi się zmienić i to musi go zmienić tworzona architektura. Nagroda przyznawana w cyklu dwuletnim wyróżnia obiekty architektoniczne w trzech kategoriach. Architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 29 realizacji. Architektura jest zawsze miarą poziomu cywilizacyjnego. Znaczy zarówno aspiracji kulturalnych, jak i poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa, możliwości finansowych, technicznych. Mamy konkurs, którego celem jest poszukiwanie najbardziej innowacyjnych, ciekawych, pięknych obiektów, które powstają w naszym regionie. Więc szukamy najlepszej architektury, ale w sposób szczególny budującej krajobraz Małopolski. Jeśli ona ma wątki jakieś regionalne, to dobrze, ale te inspiracje mogą być bardzo różne. Wśród budynków użyteczności publicznej dominują wielofunkcyjne, wspaniale zaprojektowane galerie sztuki. Tu dwie pierwsze nagrody przyznano ex aequo. Wielokrotnie już nagradzany, otwarty we wrześniu 2014 roku Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Krikoteka otrzymał ją za stworzenie unikalnego znaku współczesnego Krakowa. Natomiast Galeria Europa Daleki Wschód, będąca nowym obiektem Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, została doceniona m.in. za stworzenie doskonałej przestrzeni kontemplacji. To miejsce jest bardzo zobowiązujące. Jesteśmy z nim związani już od ponad 20 lat. Manga powstała w 1994 roku i braliśmy aktywny udział w jej tworzeniu. I jest to bardzo zobowiązujący budynek. Dlatego szukaliśmy jak najprostszych form, które nie będą konkurowały z Mangą, a równocześnie będą interesujące dla tej przestrzeni tutaj. Taką inspiracją jest nawiązanie do małej architektury otaczającej Mangę, prostych ścian z szarego kamienia i forma tego budynku jest jakby kontynuacją tych ścian. Galeria posiada dwie sale wystawowe umieszczone na dwóch kondygnacjach. Będzie w nich prezentowana sztuka europejska i kultur Azji Południowo-Wschodniej. Obecnie w jednej z nich można oglądać wystawę zorganizowaną z okazji 90. urodzin Andrzeja Wajdy. Przy ulicy Piłsudskiego w Krakowie, w sąsiedztwie Muzeum imienia Emeryka Hutten-Czapskiego, powstał budynek poświęcony jego wnukowi, Józefowi Czapskiemu, wybitnemu polskiemu intelektualiście, pisarzowi, malarzowi i krytykowi. Chcieliśmy odejść od schematu budowli muzealnej, prezentującej zbiory, czy gromadzącej wyłącznie zbiory. W związku z powyższym pawilon Józefa Czapskiego jest budynkiem, który z jednej strony rzeczywiście prezentuje niewiarygodny, wspaniały dorobek Józefa Czapskiego, ale jednocześnie jest to miejsce użyteczności publicznej. Ważnym elementem tego budynku jest również kawiarnia, połączona z czytelnią. Co więcej, to kolejna przestrzeń, gdzie można prezentować wystawy. W konkursie imienia Stanisława Witkiewicza pawilon Józefa Czapskiego otrzymał trzecią nagrodę. Natomiast drugą nagrodę w kategorii budynków użyteczności publicznej sąd konkursowy postanowił przyznać inwestycji gminnej, Centrum Administracyjnemu Gminy Wielka Wieś. Kiedy gmina wykonała w większości zadania niezbędne i potrzebne dla komfortu i życia mieszkańców, postanowiliśmy także zadbać o komfort obsługi dla mieszkańców. Dlatego pomysł, aby powstał nowy budynek Urzędu Gminy, który będzie funkcjonalny przede wszystkim dla mieszkańców, skupiał będzie wszystkie instytucje gminy w jednym miejscu, taki obiekt także z formą promocji gminy. Teraz często spotyka się tak, że ktoś mówi, że taki obiekt stoi, a to ktoś się chwali, a to, że u nas w gminie jest.
Centrum administracyjne to nie tylko urząd, ale także biblioteka, restauracja, obiekty handlowe, miejsce spotkań mieszkańców. Cały kompleks, wykonany z dbałością o detale, nawiązuje do lokalnych tradycji budowlanych. Ponieważ budynek znajduje się w Jurze Krakowskiej lub Częstochowskiej, najbardziej adekwatnym budulcem, jaki tutaj używano od wieków, jest wapień, który chcieliśmy, żeby był bardzo indywidualnie potraktowany na tej fasadzie, bo żeby odcisnęła się tam ludzka ręka. Widać, jak ten wątek kamienny jest układany właśnie w sposób swobodny. Nie ma jednego powtarzalnego elementu. I jest to takie dzieło rąk ludzkich. Laureata w kategorii architektura mieszkaniowa organizatorzy konkursu znaleźli na Podhalu i nagrodzili obiekt, który jest współczesną interpretacją architektury tego regionu. Są bezpośrednie nawiązania do pierwotnej zabudowy wsi podhalańskich. Forma dachu półszczytowego choćby, czy trakt tego budynku, jego układ taki prostokątny, to jest bezpośrednie nawiązanie do budownictwa podhalańskiego. Szukaliśmy rozwiązania, żeby maksymalnie otworzyć tą przestrzeń wewnątrz, na zewnątrz, żeby niejako ten budynek łączył się z otoczeniem. Stąd właśnie wyszedł pomysł na jedną ze ścian południowych, która została otwarta i można powiedzieć zastąpiona pełnym szkleniem. Ciekawe realizacje architektury mieszkaniowej powstały także w Krakowie. Drugą nagrodę otrzymały apartamentowce przy ulicy Lea, a trzecią budynki mieszkalne wielorodzinne na osiedlu Bohaterów Września w Nowej Hucie. Zaskakujące przede wszystkim swoją oryginalną kolorystyką. Kategoria przestrzenie publiczne okazała się najtrudniejsza. Tu wyróżniony został tylko jeden obiekt. Platforma widokowa w Woli Kroguleckiej, znajdująca się na szlaku pieszym na Makowice w Beskidzie Sądeckim. Tu jest delikatny i klimat lachowski i góralski w tym rejonie, także myślę, że coś ciekawego, łączenie tradycji z nowoczesnością, to jest to, co powinno obowiązywać. Jestem zachwycony, byłem tutaj już kilkanaście razy, wszystkich ludzi namawiam, żeby tu przyszli, bo zobaczą naprawdę piękny krajobraz. Dzisiaj jesteśmy w chmurze, niestety widoki nie są piękne. Ale w zasadzie można powiedzieć, że tak połowa Beskidu Sądeckiego jest stąd widoczna. Natomiast panorama pozostałych pasm beskidzkich, no to w zasadzie do Babiej Góry sięga. Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu, zespołom architektonicznym i inwestorom odbędzie się we wrześniu. Od stycznia do czerwca tego roku kolejami małopolskimi przejechało blisko 2 miliony osób. Oznacza to wzrost zainteresowania tym środkiem transportu wśród Małopolan o 120%. Województwo małopolskie postawiło na transport kolejowy jako nowoczesną formę komunikacji w Małopolsce. I tą strategię realizujemy od 2003 roku. A do 2020 roku chcemy, żeby nowych składów pociągów w Małopolsce było aż 60. Czyli de facto, żebyśmy zabezpieczyli całą komunikację kolejową w Małopolsce w wymiarze bardzo nowoczesnym. Nowe pociągi dla kolei małopolskich powstają w Nowym Sączu. Firma jest w trakcie produkcji 12 pojazdów szynowych o wartości 300 milionów złotych. Są to w pełni wyposażone pojazdy nowoczesne z kompletem funkcjonalności, wyposażone m.in. w sieć Wi-Fi. W każdym pojeździe są po dwie toalety, z czego jedna toaleta jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pojazdy posiadają również windy, żeby pasażerowie poruszających się na wózkach mogli sprawnie dostać się na pojazdy. Dodatkowo automaty biletowe, defibrylator. Są to pojazdy nowoczesne, bezpieczne, generalnie z bardzo cichymi wózkami, więc komfort jazdy dla pasażera jest, no myślę, jak najlepszy. Komfortowi jazdy dorównywać będzie szybkość przejazdu do 160 km na godzinę. Pierwsze 6 pojazdów w barwach małopolskich będzie obsługiwać pasażerów już w grudniu bieżącego roku. Pozostałe 6 składów zostanie dostarczone do połowy lutego przyszłego roku.